Hej, z moich obserwacji bardzo wiele par, bardzo, można spotkać w związkach, gdybym zadał pytanie facet z miłości czy z konieczności, to co byście wypowiedzieli? Jak wiele związków w dzisiejszych czasach widzicie kobiet bardzo często, częściej na pewno, które są w związkach z konieczności, a nie z miłości. Też jesteście bardzo dobrymi obserwatorami, widzicie różne sytuacje dookoła siebie, też widzisz związki dookoła, obok ciebie, być może twoich znajomych, być może twoich wcześniejszych znajomych, być może osób, które masz w pracy lub tam, gdzie mieszkasz, i widzisz ewidentnie, że ten związek to jest związek z konieczności, a nie z miłości. Czyli bardzo często, że kobieta, która często nie wie, co ma ze sobą zrobić, bierze sobie gościa, który ma tam jakąś rozsądną część dochodu, no i oni sobie żyją razem, ale tak naprawdę to wszystko jest z konieczności, nie z miłości. Poznali się, no bo ona widziała, do jakiego auta wsiada, już wiedziała wcześniej, kto to jest, jak jest, i ona weszła sobie na gotowe, leży, pachnie, i tak naprawdę w większości przypadków bardzo często ten związek tak wygląda. Czy widzicie takie związki? Co byście może podpowiedzieli takim związkom? Czy warto, żeby takie związki, czy takie związki będą trwały? Czy być może macie doświadczenie w takich związkach? Jak one się później skończyły? Czy się w ogóle skończyły? Może trwają do teraz? Też również będę wdzięczny, jeżeli napiszecie na dole w komentarzach coś ciekawego na ten temat, ponieważ to jest bardzo często spotykane związek z konieczności, nie z miłości, więc być może również wy podpowiecie coś ciekawego takiej osobie. Być może jeden komentarz doprowadzi do tego, że zmieni ktoś swoje życie na plus lub również na, raczej na plus na tym kanale, więc podpowiadajcie, piszcie to, co w życiu zauważyliście. Ja jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam was z pięknego Szczecina, ponieważ Szczecin jest przepięknym miastem. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Hej.